W kilku jak gdyby działaniach tego projektu były to szkolenia, była to wizyta studyjna teraz i warsztaty w Podgórkach. Myślę, że z każdych z tych działań wyniosłam wiele ciekawych rzeczy, o których albo nie miałam pojęcia, albo wiedziałam, a nie wiedziałam, jak je wykorzystać w dalszym działaniu. Myślę, że szkolenia to były taką podstawą, pierwszym takim zetknięciem się i co to jest ekonomia społeczna, jak to przełożyć na praktyczne działania w mojej organizacji. Pojęcie ekonomii społecznej jest szeroko stosowane i rozpoznawane w wielu krajach świata. Najbardziej znanymi europejskimi modelami są brytyjski, stawiający na przedsiębiorczość i integrowanie zróżnicowanych kulturowo środowisk, oraz włoski, w którym najważniejsze miejsce zajmują spółdzielnie socjalne zorientowane na świadczenie usług. Mamy też w Polsce dość duże tradycje, jeżeli chodzi o gospodarkę społeczną i ekonomię społeczną, też, jeżeli też można użyć tego ogólnego terminu. I to nie jest tak, że te ostatnie możliwości wsparcia działań społeczności lokalnych to jest coś nowego, prawda? Mamy właśnie tradycję wspólnej pracy na wsi, która nie była ujęta w ramy formalne. U mnie, właściwie nie na wsi, a w takim miasteczku, które żyło obok wsi, nazywało się to pracą na odrobek. Pracowaliśmy u kogoś, ale ten ktoś pracował potem u nas. Kiedy były żniwa, to spotykaliśmy się po to, żeby pomagać sąsiadowi. I potem sąsiad, jego rodzina, dzieci z tej rodziny pomagały u nas. Żniwa, wykopki. Pamiętam także zabiegi związane z kieszeniem kapusty. Była taka szatkownica, którą pożyczało całe miasto. W dyskusjach pojawia się często zarzut o powracanie do socjalistycznego modelu gospodarki. Co powiedzieć tym, którzy głoszą te opinie? Żeby trochę sięgnęli do historii, żeby sięgnęli do czasów Staszica, do czasów księdza Blizińskiego, do przedwojennej handlówki, do przedwojennego Liskowa, kiedy to właśnie takie działania zmieniały społeczności. Te zmiany społeczne nie następują krótko, ale ekonomia społeczna absolutnie nie jest ekonomią ani socjalistyczną, ani komunistyczną. Jest to ekonomia, która była, jest w różnych społecznościach, w bogatych społecznościach. My jej nie odkryliśmy, my tak naprawdę raczkujemy w odkrywaniu tego, co kiedyś już mieliśmy. Przedsięwzięcia realizowane w ramach ekonomii społecznej to nie jest spuścizna z lat poprzednich. To jest trend, który się rozwija w całej Europie. Jest promowany przez Unię Europejską, ale jest również znany w krajach poza Unią Europejską, Stany Zjednoczone. Ale tak jak wspomniałam na początku, jest to bardzo silna idea zakorzeniona w politykach społecznych Unii Europejskiej. Ekonomia społeczna w sektorze pozarządowym jest obecna i kwestia nastawienia poszczególnych osób tutaj nie ma aż takiego dużego znaczenia. Na pewno to jest przyszłość sektora pozarządowego, budowanie solidnych fundamentów pozwalających na to, żeby utrzymywać płynność finansową, ale też, żeby oczywiście się rozwijać. Nie rozwijać po to, żeby osiągać ten zysk przysłowiowy i bogacić się, ale rozwijać się, żeby lepiej realizować cele statutowe, żeby członkom organizacji pozarządowych pracowało się lepiej i lepiej zaspokajali potrzeby odbiorców swoich działań. I tu już jest bardzo niedaleka droga do uczestnictwa sektora pozarządowego w tym nurcie ekonomii społecznej, czyli zarabianie pieniędzy, funkcjonowanie w działalności gospodarczej chociażby, ale z tymi pieniędzmi robimy to, że dajemy naszym członkom, czy to spółdzielni, czy organizacji pozarządowej, miejsce do rozwoju, miejsce do realizacji swoich jakichś wewnętrznych celów, czy też po prostu do integracji społecznej tych osób. W jaki sposób inicjatywy społeczności, inicjatywy pojedynczych ludzi przekładają się na to, że ludzie mają świadomość tożsamości związania z danym miejscem? Kiedy jesteśmy razem, robimy coś razem, to wtedy łatwiej o identyfikację. Wtedy przywiązujemy się do tego, co zrobiliśmy. Jeżeli wspólnie zrobiliśmy drogę, telefony, wodę, to jest bardziej nasze. Ekonomia społeczna ma perspektywy rozwoju na wsi, w małych miastach i w aglomeracjach. Niezbędnym elementem w przechodzeniu od teorii do praktyki jest wspieranie postaw przedsiębiorczych.
Realizujemy różnego rodzaju projekty. No, te wszystkie projekty, które są skierowane do mieszkańców naszego regionu. To projekty związane z przedsiębiorczością, ale także z ekonomią społeczną. Garcarska Wioska chyba jako jedna z niewielu przedsięwzięć takich właśnie gospodarczych, a przedsiębiorstwo jako takie. Przedsiębiorczość z ekonomią społeczną jest związana, czy ekonomia społeczna z przedsiębiorczością. Tego nie da rady rozdzielić. To jest organizm, który się uzupełnia, który żyje wspólnym życiem.